Cześć kochani, dzisiaj jest taki dość nieprzyjemny temat, którym żyjemy wszyscy od kilku dni. A mianowicie temat Ukrainy i tego, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. I chciałam tylko powiedzieć, że nie zamierzam tutaj robić jakichś politycznych wykładów, ani nikogo douczać, ani nic z tych rzeczy. Po prostu chodzi mi o to, że chciałam powiedzieć kilka słów ode mnie. Są ludzie bardziej kompetentni do tego, żeby wypowiedzieć się na temat wojny, która się tam toczy. Chciałam tylko powiedzieć, że jest mi bardzo przykro z tego powodu. Oczywiście mnie też cała ta sytuacja bardzo mocno dotknęła i chodzi o to, że chciałam powiedzieć, jak bardzo mnie dotknęła ta sytuacja. Będąc tutaj w Wielkiej Brytanii, w Szkocji, jestem dość daleko i nie dotyczy mnie ona bezpośrednio. Nie widzę tych uchodźców, którzy teraz uciekają z domu. Widzę ich tylko w telewizji. Oglądamy wiadomości non-stop, leci telewizja na żywo. Pokazuje nam, co się dzieje. W Glasgow organizowane są zbiórki i wśród Polaków, i wśród Szkotów. Za kilka dni właśnie tu dosłownie za rogiem ode mnie z domu będzie miejsce takiego zbiórki darów dla Ukrainy. Będzie potem organizowany transport do Polski. Słuchajcie, nawet jak o tym rozmawiam, zobaczcie, jaką gęsią skórkę. Po prostu za każdym razem, jak zaczynam o tym mówić, to robi się taka i zaczynam płakać. I dlatego właśnie na przykład na swoich stories nie opowiadam nic i wiecie co, to jest po prostu tak ciężkie do wyobrażenia sobie, co się tam teraz dzieje. Tylko te dźwięki tutaj, to jest, mam tutaj małą ze sobą, moje dziecko tutaj sobie jest. Słuchajcie, po prostu niewyobrażalna tragedia, co się tam w tej chwili dzieje i fakt tego, że toczy się wojna i to jeszcze w tak blisko, bo ja wiem, że wojna toczy się cały czas gdzieś. Im dalej, tym mniej jakoś tak sobie, nie wiem, czy bierzemy to do siebie, czy sobie to wyobrażamy, czy się w tym utożsamiamy, albo ta nasza empatia tak nie jest aż tak silna, jak fakt, że coś się dzieje zaraz za granicą i ci ludzie po prostu, których oglądamy w telewizji, uciekających przed wojną, widzimy ich tu przed swoim domem. To jest zupełnie inna sytuacja. Tak jak powiedziałam, będąc w Szkocji, to nie jest tak odczuwalne, jak wiem, że wy w Polsce to odczuwacie. Ale jest to odczuwalne w głowie, w duszy. I tak jak powiedziałam, za każdym razem, kiedy próbuję rozmawiać o tym w domu na przykład, jako wypowiadać słowa, mam na myśli, dzielić się swoimi emocjami, to od razu wpadam w płacz. Bo po prostu jako dziecko bardzo często słuchałam mojej babci opowiadającej o wojnie i to troszkę szkoda, że wtedy jako dziecko nie rozumiałam, co się dzieje, tylko na szczęście moja babcia opowiada mi o wojnie tak często, że pamiętam fragmenty tych opowieści i teraz jak sobie o tym myślę, to znaczy to nie jest coś nowego, co ja sobie teraz zaczęłam myśleć, tylko już wtedy, właściwie te opowieści zaczęłam doceniać dopiero jako osoba dorosła, kiedy mojej babci już nie było i teraz nie mam jak wrócić, żeby na przykład dopytać o niektóre rzeczy, które mnie interesują. Ale zaczęłam jako dorosła najbardziej sympatyzować się i czuć taką wielką empatię do mojej babci, która przeżyła wojnę i fakt tego, że teraz się dzieje, tak jakby dotknąć tej historii własną ręką, nie tylko przez najbliższe osoby, bo znowu mam gdzieś skórkę, bo to nie jest historia, która się wydarzyła, jeszcze nawet nie minęło 100 lat, odkąd się wydarzyła, wiecie? Nawet jeszcze nie minęło 100 lat. I dotykaliśmy tej historii przez naszych najbliższych, przez nasze babcie, nie wiem, jakichś tam jeszcze starszych wujków, ciotek, nawet naszych rodziców, którzy się urodzili tuż po wojnie. A teraz ta wojna się toczy tu, na naszych oczach, tak blisko znowu. To jest po prostu, to jest straszne, co się dzieje. I po prostu nawet nie wiem, jak to, nawet nie mogę znaleźć słów. Słuchajcie, chciałam tylko powiedzieć, że
są tacy ludzie, którym ciężko jest o tym rozmawiać i to, że o tym nie mówią, nie znaczy, że tego nie czują, nie znaczy, że jest im to obojętne. To, że nie pokazują wpłat ze zbiórek, wpłat z donacji czy zdjęć ze zbiórek, to nie znaczy, że nie pomagają, bo ja też pomagam, ale nie jestem i nie przeszkadza mi, że ktoś o tym opowiada, a mam taki ogromny szacunek do tego wszystkiego i takie pokazywanie co chwilę, że się pomogło, to trochę kojarzy mi się to z takim pomaganiem i robieniem selfie. I słuchajcie, ja wiem, że to nie jest do końca tak, bo tu chodzi o rozszerzenie świadomości i tego, gdzie można pomóc i w jaki sposób. I po prostu każdy z nas pomaga na swój sposób. W taki, jaki może i w taki, jaki wydaje mu się najuczciwszy ze sobą i w stosunku do innych. I chciałam tylko powiedzieć, żebyśmy nie skakali bardzo szybko do konkluzji, do podsumowania, że jeżeli ktoś czegoś nie pokazuje, to czegoś nie robi, bo łatwo jest po prostu tak osądzić. Dam wam w komentarzu numery kont do zbiórek, na które można wpłacać pieniążki, z których ja też korzystałam. I po prostu jedyne, co możemy teraz myśleć, to mieć nadzieję, że ta wojna jednak nie będzie trwała latami. Prawdopodobnie z politycznej strony będzie, ale chodzi mi o ten agresywny rozwój tego, co się w tej chwili dzieje. Jest nie do wyobrażenia. Po prostu za każdym razem, jak w ogóle wspominam, nawet nie chcę więcej mówić, bo znowu wpadnę w łzy. Po prostu miejmy nadzieję, że to się wszystko skończy, że ktoś zatrzyma Putina też, bo wydaje mi się, że to nie jest osoba, która się opamięta. Mam wrażenie, że szybciej ktoś go opamięta, niż sam siebie opamięta i miejmy nadzieję, że to się po prostu wydarzy jak najszybciej, że ludzie znowu będą bezpieczni, przynajmniej w jakimś stopniu, bo nie da się oglądać tego, co się dzieje i ja sobie zdaję sprawę, że oglądanie to jest nic w porównaniu z przeżywaniem tego, co tam się dzieje. Jedyne, co mnie czasem pociesza, jak myślę o porównaniu wojen, to rozwój technologii, tak jak jesteśmy świadomi. Ludzie mają samochody, mogą się przemieszczać szybciej, to nie jest takie, jak wiecie. Sporo przynajmniej osób może po prostu się spakować i pojechać już chociaż tyle, żeby się przemieszczać szybciej. Że mają telefony komórkowe, że mogą się komunikować ze sobą. Słuchajcie, podczas II wojny światowej nie mogli tego zrobić. Nie mogli tego zrobić i nawet wysyłanie listów, wiecie, dokąd. Jak ja sobie o tym myślę, to dokąd. Mnie najbardziej w ogóle zawsze, znaczy nie najbardziej zawsze, w pewnym momencie bardzo mnie interesowało to, jak ludzie się odnajdywali po tej wojnie. Na przykład zapytałam członka mojej rodziny, osobę z mojej rodziny, jak tej osoby rodzice się znaleźli po wojnie, bo się okazało, że tam już były dzieci. Siostry i bracia tej osoby i się zastanawiałam właśnie, jak oni się odnaleźli po wojnie, bo oni się rozłączyli na drugim końcu Polski z dziećmi, matka była z dziećmi, ojciec poszedł, właściwie nie do końca wiem też, co tam z tej strony rodziny, co ten ojciec robił. No i właśnie zapytałam się, czy ta osoba wie, jak oni się znaleźli, i ona nie wiedziała. I to jest takie aż niesamowite, że nikt o to nie pytał. I z drugiej strony szkoda, no ale sobie wyobraźcie, jest Polska taka wielka i uciekacie z domu, rozłączacie się, a potem się znajdujecie. To jest cud. Cud jak dla mnie. A tutaj przynajmniej jest ta nadzieja, że ludzie jakiś tam kontakt mogą ze sobą mieć albo go odzyskać. Przynajmniej jest taka nadzieja, bo wcześniej to nie wiem, jak oni to robili. Po prostu jestem pełna podziwu. Jeszcze jak słuchałam o wojnie, że ma się wydarzyć, ta teraz tutaj, to były przypuszczenia, że nie będzie ona agresywna pod względem właśnie czołgów i bomb, że będzie bardziej pod względem technologicznym i ekonomicznym, a tutaj wszystko naraz po prostu się wydarzyło. Nie do wiary, nie do uwierzenia. Cały świat po prostu żyje w tym momencie
sytuacją na Ukrainie i nie ma się co dziwić. Też tak myślę, Miśku. Także podsumowując, bardzo mnie ta sprawa dotyka. Bardzo, bardzo współczuję ludziom, którzy w tej chwili są w takiej, a nie innej sytuacji. Mam takie ogromne poczucie wdzięczności za to, że mam spokój w tej chwili i taki lęk przed tym, ile czasu może potrwać co, bo przecież ci ludzie też był moment, że czuli spokój, a tu z dnia na dzień tak się wydarzyło. I po prostu czuję wdzięczność za to, co mam w tej chwili i cieszę się tym, bo nigdy nie wiadomo, jak długo będziemy mieli spokój, dom, zdrowie. Wiecie, o czym mówię. Sorry za taki przygnębiający filmik, ale chciałam się podzielić swoimi myślami. I tak jak powiedziałam, dam wam link, znaczy link, dam wam tak, link do zbiórki na dole i pomagajmy. Pamiętajmy też, że nie zawsze brak trąbienia o tym na prawo i lewo, że się pomogło, oznacza lekceważenie. Nie zawsze tak jest. Każdy po prostu przeżywa i podchodzi do różnych spraw na swój sposób. Nie każdy umie o tym cały czas mówić. I powinniśmy mieć to w głowie, że to nie znaczy, że ktoś ma to gdzieś. Także oby Ukraina jak najszybciej stała się wolna od wojny. Dzięki za oglądanie.